Jest takie miasto, pełne entuzjazmu i energii, wykształconych, otwartych ludzi, tradycyjnie nowoczesne miasto sukcesu, w którym spełniają się marzenia. Gdynia. Tu warto żyć, mieszkać, pracować i odpoczywać. Gdynia. Tu ma się czas i apetyt na życie. W Gdyni odbywają się wielkie, prestiżowe imprezy. Heineken Open Air Festival to jeden z największych letnich festiwali muzycznych w Europie. Jest jednoznacznie kojarzony z Gdynią, gdzie odbywa się od 2003 roku. Został uznany najlepszym dużym festiwalem podczas The European Festival Awards 2009. Gdynia jest partnerem festiwalu i wykorzystuje ten fakt do własnych akcji promocyjnych. Wizerunek miasta otwartego dla wszystkich promuje hasło Open City for Open Air Festival. Partnerem festiwalu jest Gdynia. Gdynia. Open City for Open Air Festival. Gdynia jest areną i współorganizatorem największej polskiej imprezy o charakterze podróżniczym, ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów Kolosy. Formuła imprezy ma bardzo interaktywny charakter. Gdynia jest atrakcyjna dla inwestorów. Tu się robi biznes. Jest takie miasto, w którym spełniają się marzenia. Pełne entuzjazmu, młodości, dynamizmu. Tradycyjnie nowoczesne. Miasto sukcesu. Gdynia. Tu warto mieszkać, pracować i odpoczywać. Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia to największe wydarzenie gospodarcze na Pomorzu. Cechą wyróżniającą imprezy, organizowanej od 2001 roku, jest typowo biznesowy charakter, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów i merytorycznym dyskusjom o tym, co w światowej gospodarce istotne i aktualne. Gdynia to żeglarska stolica Polski. The Tall Ships Races to regaty i zlot największych żaglowców świata. Kampania promocyjna imprezy opierała się na intrygującym layoucie i grze słów – zlot żaglowców. Działania objęły telewizję, outdoor, radio, internet, prasę oraz targi. Wszystkie trzy najważniejsze stacje ogólnopolskie – TVN, TVP i Polsat – miały wejścia na żywo pokazujące paradę. To w XXI wieku największa impreza masowa w Polsce, a rekord 2,5-milionowej frekwencji trudno będzie pobić. Gdynia jest pierwszym polskim miastem, którego marka promowana jest przez żaglowiec. Legendarny szkuner harcerzy Zawisza Czarny promuje miasto we wszystkich portach świata. Gdynia jest miejscem wielkich imprez sportowych. Gdynia to stolica polskiej koszykówki. Miasto mistrzowskich drużyn kobiet, Lotos Gdynia i mężczyzn, Asseco Procom Gdynia, regularnie z sukcesami grających w prestiżowych rozgrywkach Euroligi. Ostatnio w pokonanym polu gdyńskie zespoły zostawiły takie europejskie potęgi jak Real Madryt czy Olympiakos Pireus. Gdynia konsekwentnie promuje swój wizerunek. Fundatorem nagrody jest Gdynia, organizator Mistrzostw Świata w odpoczywaniu. Mistrzostwa Świata w odpoczywaniu to oparta na pozytywnych skojarzeniach kampania Gdyni, w której jako ambasador miasta wystąpiła gdynianka, aktorka Anna Przybylska. Hasło Mistrzostwa Świata w odpoczywaniu zostało zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym jako graficzno-słowny znak towarowy z myślą o wykorzystaniu w przyszłych kampaniach reklamowych. Promocja wewnętrzna miasta jest skuteczna. W 2008 roku firma Hasbro, producent najsłynniejszej gry planszowej na świecie Monopoly, zapowiedziała wydanie edycji Świat. Obok 18 najsłynniejszych miast świata o miejsce na planszy mogły starać się dwa inne miasta w ramach ogólnoświatowego głosowania. Gdynia potraktowała akcję jako narzędzie budowania tożsamości mieszkańców miasta. Spoty radiowe, plakaty i mobilne punkty do głosowania w mieście zachęcały mieszkańców do regularnego oddawania głosów na miasto. Mobilizacja gdynian okazała się tak skuteczna, że po ponadmiesięcznej emocjonującej batalii Gdynia znalazła się na planszy Monopoly obok Nowego Jorku, Paryża i Sydney jako jedyne polskie miasto.
W ramach aktywizowania i budowania tożsamości społeczności lokalnej Gdynia stworzyła Gdyński Sektor Obywatelski. To projekt budujący partnerstwo z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, współtworzenie lokalnych przedsięwzięć i realizację zadań publicznych. 97% mieszkańców Gdyni uważa swoje miasto za dobre miejsce do życia. I jest to najlepszy wynik w Polsce, według badania zrealizowanego przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych i Pracownię Badań Społecznych DGA. Takie miasto warto i chce się promować. W rankingach magazynu Forbes w latach 2007-2009 Gdynię ogłoszono m.in. dzięki największej liczbie nowych spółek, najbardziej atrakcyjnym miastem dla biznesu w Polsce w grupie miast od 150 do 300 tysięcy mieszkańców. Tytuł Człowieka Roku magazynu Brief w kategorii Marketing miejsc w administracji publicznej 2009 za działania marketingowe ostatnich lat przyznano Wojciechowi Szczurkowi, prezydentowi Gdyni